Sponsorem programu jest Viaplay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Cześć, witamy Was w nowym odcinku Hot or Not i przede wszystkim w nowym sezonie. Widzimy się znowu, no bo ruszyła nasza ulubiona gra przeglądarkowa. FPL wrócił dokładnie dwa dni temu, a my dzisiaj postanowiliśmy na start tego sezonu przejść przez wszystkie kluby, wybrać najbardziej ciekawe na ten moment opcje, włączyć taki tryb skauta i zaobserwować najbardziej kuszących zawodników, no i wiadomo, jeszcze trochę czasu do startu sezonu zostało, ale powolutku będziemy wybierać zawodników i będziemy zbliżać się do momentu, w którym wybierzemy ostateczną piętnastkę przed startem nowej kampanii. Witamy się w tradycyjnym składzie, tak jak w poprzednim sezonie, czyli ja, Jakub Szulc i mój niezastąpiony partner, czyli Emilian Cicho. Witam serdecznie. Witamy Was serdecznie, dokładnie tak. I nie, ruszyło nie tylko FPL, ale już także zdążyliśmy odnowić nasze ligi. Pierwsza liga, czyli Liga Angielskiego Espresso, największa liga FPL w Polsce. Kod tutaj macie na ekranie, na naszym Twitterze hotornot, też jest na fanpage'u angielskiego espresso. Co prawda link do joina oczywiście wrzucimy e, także do opisu filmu. Jeśli chodzi o nagrody, no to je podamy jeszcze wkrótce. Cały proces tutaj organizacyjny trwa, no ale jak zapewne wiecie z poprzednich sezonów e, gracze są zawsze zadowoleni. Pod tym względem jesteśmy zawsze w topce. No i tak samo polecamy ligę naszego e, serdecznego partnera, czyli Bookmachera Superbet. Tutaj link e, też pojawi się w opisie. To macie także na ekranie. No i co do nagród, tak samo ogłosimy je wkrótce, no bo jeszcze do startu sezonu zostało trochę czasu. No i co? Jeśli chodzi o organizacyjne rzeczy, no to jesteśmy na takim etapie, że nic więcej raczej nie mamy do powiedzenia, chociaż, chociaż nie. Mamy jeszcze jedną ciekawostkę, bo w sobotę odbędzie się we Wrocławiu Football League Cup, turniej charytatywny, turniej piłkarski, w którym wystąpią Wystąpi kilka ciekawych drużyn, takich jak na przykład ulubiona, e, takie, e, taka drużyna jak na przykład Fireland Kraków i drużyna angielskiego espresso. I tak jak tutaj możecie zobaczyć, zarówno Emilian, jak i ja otrzymaliśmy powołanie od naszego prezesa Lepkuchena i wystąpimy. Więc jeśli macie ochotę wesprzeć e, tutaj dziewczynki, e, na które będzie, będą zbierane fundusze na tym turnieju i zobaczyć nazw akcji, no to bardzo serdecznie zapraszamy do Wrocławia. Link do wydarzenia też będzie podany w opisie, a tam będziecie mogli, będziecie mogli zobaczyć wszystkie detale dotyczące tego turnieju. Ale wracamy już do tego, co najważniejsze dzisiaj, czyli do FPL-a. No a meritum naszego odcinka będzie przejście przez wszystkie drużyny i wybranie najbardziej ciekawych opcji. No i Emilian, co, zaczynamy alfabetycznie, czy masz jakiegoś faworyta? Od kogo chciałbyś zacząć? Może alfabetycznie, bo będziemy też alfabetycznie dodawać sobie tych piłkarzy do naszej takiej podcastowej watchlisty, zresztą to jest też jeden z powodów, dla których dzisiaj pokazujemy ekran fantaza, nie takie typowe grafiki, ponieważ na razie chyba nie ma sensu jeszcze przytaczać statystyki z zeszłego sezonu, jest dużo zmian, praktycznie każda duża będzie miała kilka zmian pod względem stylu gry, czy sytuacji kadrowej, więc na razie tylko takie luźne spojrzenie na te najciekawsze głównie cenowo opcje. Dokładnie, ja teraz wyczyściłem mój taki wstępny draft, wybrany na szybko, kiedy rejestrowaliśmy się ponownie do gry. No i co? Alfabetycznie, jeśli zaczniemy, no to mamy arsenal. Wicemistrz sezonu 22-23. No i tak jak widzimy, tutaj pojawiły się trochę nowych opcji. Są, jest nowy nabytek w postaci hawerca. Ale właśnie, kto najbardziej kusi? No, bo dzisiaj nie będziemy oczywiście się rozgadywać o absolutnie wszystkich opcjach. Kto Twoim zdaniem jest najbardziej kuszący z drużyny kanonierów? No, na pewno Buka Osaka nie został wysoko oceniony. Jestem trochę w szoku, że nie dostał 9,0, a może 9,5. Ogólnie powiedziałbym, że poza w sumie Salahem, Halandem i Trentem to wszyscy są dosyć tani. Jeszcze dewrujne koszty 10,5, ale tutaj. Też bym powiedział, że jak na to jest dosyć tanio. No i Saka z 8,5 z karnymi. W tej samej cenie co Odegaard, ale właśnie tymi karnymi wygrywa, wygrywa, więc tutaj wydaje mi się, że jest pewniaki w moim składzie na początek sezonu. Wydaje mi się, że to będzie bardzo szablonowa opcja. Martinelli za 8,0 też może być fajnym dodatkiem. Jesus za 8,0 wydaje mi się, że będzie super opcją. Mimo wszystko, że nawet pomimo tego, że lubi on nie wykorzystać parę sytuacji, to tak jak jest w formie i gra u siebie, przede wszystkim to Arsena dużo strzela, te pierwsze 4 kolejki, właśnie 3 mecze usięgłem Arsenal, więc na pewno ma go obecnie w składzie. Nie wiem, czy z nim zacznę, ale na pewno obstawiam, że będę miał potrojenie Arsenal na ten kalendarz i dorzućmy z obrony. Tutaj większość opcji razem z bramkarzem jest za 5-0, nie wiem, czy którą się tutaj byś bardziej polecił z niczego, za 5-0 kusi, ale w sumie, jak przyjdzie jeszcze Timber, to nie zdziwiłbym się, jeżeli by te boki obrony trochę częściej się ratowały, czy to Timber z prawej, czy to Kivir z lewej. No tak, to prawda. Na pewno przy tym kalendarzu, ja tutaj jeszcze raz wyświetlę, może wybrałem akurat Bena White'a, ale widzimy, że zieloniutko, naprawdę, jeśli chodzi o tą pierwszą część sezonu, to Arsenal wygląda kusząco. Spośród obrońców, no to tak jak widzimy, White kosztuje 5,5, jest najdroższym defensorem z Arsenalu, przez co raczej to posiadanie jego będzie dość małe, no bo nie ukrywajmy, te 05 będzie bardzo ważne na starcie gry, a jednak Ben White nie jest takim bocznym obrońcą, który generuje bardzo dużo tych zwrotów w ofensywie, więc raczej skłaniamy się ku Gabrielowi, Salibie i Zinczence. Jeśli Zinchenko miałby pewny plac, no to jednak on ma troszkę większy potencjał z przodu, ale ja jednak skłaniałbym się chyba ku Salibie albo Gabrielowi, no bo oni jednak powinni to pewne miejsce w środku defensywy mieć, no i e, obaj e, stanowią zagrożenie przy stałych fragmentach, więc na pewno Gabriel i Saliba kuszą. Tak jak powiedziałeś przy tym kalendarzu, bardzo prawdopodobne, że będziemy celować w potrojenie Arsenalu, no i tutaj zarówno w, ofensy... zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, jak to mówił Adam Nawałka, e, Saka Pewniaczek za tą cenę, i do tego dobieramy defensora i napastnika, albo pomocnika. Albo nawet Ramsdale'a, chociaż bramkarz za 5-0, no to nie jest jakaś wielka konieczność. Powiedzieliśmy o kanonierach, no to druga drużyna, e, którą będziemy omawiać, to Aston Villa. I co powiesz e, na temat podopiecznych MREGO? Czy masz tutaj jakiegoś faworyta e, od razu, czy będziemy musieli mocno kombinować? No, Jacko Browns, zeszły sezon miał bardzo udany. Teraz jest na młodzieżowych mistrzostwach Europy i też jest chyba jednym z lepszych piłkarzy w reprezentacji Anglii. Kalendarz jest w porządku. Wydaje mi się, że ten wyjazd na Newcastle w pierwszej kolejce może być trochę problematyczny, bo pamiętamy na początku sezonu, spodziewam się, że znowu będzie jakieś 10 milionów graczy. Jeżeli jakiś piłkarz popularny zblankuje w pierwszej kolejce, to ta cena szybko może lecieć, a wydaje mi się, że właśnie taki Watkins czy. No może nie Rams, ale wydaje mi się, że na przykład Watkins za 8-0 może szybko być za 79, jeżeli w meczu z Newcastle na wyjeździe zbankuje. Więc już trzeba być ostrożnym. Alex Reno jest za 5-0. Wydaje mi się, że to nie jest opcja na start, Zawsze, że jeszcze jest chyba kontuzjowany. Ale na przykład Tyrone Minks, jeżeli Paul Torres tak, się go nie wygryzie pomalicze. ze składu, to na pewno warto go rozważyć w przyszłości jako opcja za 4,5, czy to na ławkę, czy to na trzeci, czwarty slot. Naszego składu Martinez jest za 5-0, to chyba nie warto na razie. I nie wiem czy to jeszcze poza Ramseyem i czy poza łotnicem z przodu można o kimś mówić, sporo opcji za 6.0 i 5.5, ale no póki ktoś nie będzie pewniakiem do składu, jakiś Beli czy inny Kutinio, to raczej chyba bym tutaj nikogo nie rozważał. No, ewentualnie Cameron Archer, jeżeli nie odejdzie na wypożyczenie, miał super wypożyczenie do Championship za 4.5, może być jakimś takim pierwszym rezerwowym i przy okazji pierwszą opcję za 4.5 do ataku na ten trzeci slot na ławce. No tak, jeśli by była szansa, że on będzie występował, no to Cameron Archer na pewno przykuje naszą uwagę, no bo jednak to jest napastnik za 4,5, a tacy zawodnicy no, są po prostu złotem fantazy Premier League. Myślę, że Aston Villa wystarczy, bo jeszcze tych zespołów troszkę mamy dzisiaj. Born move. E, wisienki utrzymały się ku zaskoczeniu wielu fanów Premier League. No i pytanie e, czy tutaj mamy jakiegoś faworyta? Ja oczywiście mojego e, prywatnie faworyta mam. Jest to legendarny Dominik Solanki, e, którego wybrałem w drugiej części sezonu, e, minionego sezonu. No i tam oferował nawet ciekawe zwroty. Były zawodnik Liverpoolu. Ten kalendarz Bournemouth, no wygląda średnio, jeszcze biorąc pod uwagę siłę drużyny, no to jednak. E, nie wygląda to jakoś bardzo kusząco. Tym bardziej, że Solanki kosztuje 6,5, więc ta cena nie jest. No na pewno za tą cenę, jak później zobaczymy, możemy tych napostników, jednak chyba lepszych, wybrać. A co poza Solankim? Czy masz tutaj kogoś, kogo będziesz rozważał w dalszej perspektywie? Powiedziałbym na pewno, że Normów to jest spora niewiadoma, bo tak szczerze, mówiąc, nie, nie znam się za bardzo na nowych że o Andonim i Raoli nie wiem za dużo, ale wydaje mi się, że dostawał pozytywne recenzje w La za to, że gra po prostu pragmatyczny i skuteczny futbol i po prostu tym rajowa bodajże zaliczył pewny środek tabeli, więc wydaje mi się, że porów może być takim zespołem typowy środka tabeli, jeżeli oczywiście nic dziwnego się nie wydarzy i na obecną chwilę bym raczej nikogo dodatkowego nie rozważył. Ewentualnie któryś ze skrzydłowych może w przeszłości, bo kosztował 5-0, czy to Klaiber, czy to Watara, ale tutaj też szukanie, to jest na razie szukanie czegoś na siłę, zwłaszcza przy tym kalendarzu na start, no jeżeli już w drugiej i trzeciej kolejce grasz z zespołami Big Six, to jeszcze w piątej kolejce mam Chelsea, więc tutaj też bym raczej nie rozważał ich na starcie, ewentualnie semenie, jeżeli nie odejdzie na jakieś wypożyczenie, no to tu mam kolejną opcję za 4,5 na ławkę. Dokładnie, Semenyo, napastnik za 4,5, no to na pewno takiego zawodnika należy rozważyć, ale tak jak powiedzieliśmy, poza tym no raczej nie ten moment sezonu, jeśli ktoś złapie formę, to będziemy myśleć. Kolejny zespół, Brentford i pytanie, co tutaj? No mamy Raję, który był bardzo popularny, dobrze punktował w minionym sezonie, ale to poskutkowało tym, że hiszpański bramkarz kosztuje tak jak widzimy 5-0, no a za tą cenę, no to ja przynajmniej bardzo dziękuję. Za 4,5 mamy też bardzo dobrych bramkarzy. Jednak między słupkami raczej nie stawiamy na zawodników o takiej cenie. Przynajmniej ja raczej nie planuję. Jeśli chodzi o obrońców, to poza Benem mi kosztują oni 4,5 maksymalnie. Tak jak wiemy, Ivan Tony za za 8,0 jest zawieszony do 17 stycznia za dobrze wiemy jaką sprawę ten skandal związany z obstawianiem meczów skutkuje tym że Anglik będzie zawieszony zdecydowany lider Brentford no i tutaj musimy wziąć pod uwagę to że na pewno wpłynie to długoterminowo na dyspozycje zawodników Brentford ale też to rodzi szansę moim zdaniem najlepsze opcje z Brentford zdecydowanie Bra Brian Mbuemo no bo jednak na tej szpicy ktoś zamiast Toneja będzie musiał grać. I stawiam, że to on właśnie będzie tym najbardziej wysuniętym zawodnikiem, Brentford. A w takim wypadku jako pomocnik, jeśli będzie strzelał bramki, no to gwarantuje naprawdę duże zwroty. Czy jeszcze coś tutaj powinniśmy dodać Emilian? Czy No póki oczywiście Brentford tak nie kupi ja? nowego napastnika? No bo to jest oczywiście dopiero lipis. Jeżeli przyjdzie nowa no tak. dziewiątka, to Będziemy nową dziewiątkę rozważać, ewentualnie raje, jeżeli odejdzie to Flecken 4,5 powinien być podstawowa bramka, więc wtedy możemy zacząć dopiero się interesować bramką Ber Brentford. I, I to wszystko, może Kevin Shadow być też out of position za 5,5 z Ponsigiem, a jest jako nominalny napastnik w rzeczywistości, więc w sumie on może być ciekawą opcją, mają no na razie tylko byłem moment dodał na listę życzeń. Wash listę, ale bym go dał dosyć wysoko, bo ten kalendarz u siebie 3 z 4 pierwszych kolejek to na pewno opcja warta do rozważenia. Dokładnie tak. Dobra, myślę, że Brentford też już na spokojnie omówiliśmy. Kolejna drużyna Brighton. I co powiemy o Mewach? Tutaj myślę, że też jest trochę ciekawych opcji. Z pewnością jest wiele ciekawych opcji. Kto jest Twoim zdaniem najlepszy? Powiedziałbym, że Encisto, bo na Encisto trochę się jarę od końcówki zeszłego sezonu, tak. bo stwierdziłem, że on na pewno będzie tańszy od Mitomy, Marcza czy innych pomocników. No i rzeczywiście kosztuje 5,5, a nie 6,5. Wydaje mi się, że przy odejściu McAllistera, tutaj on będzie grał na 1000 grosse, z Kessedą będą grać w środku pola, chyba że na lub Milde będą tam grać, ale obstacz, że Agnesis miał tak dobrą końcówkę sezonu, to jeżeli będzie pracował, a nie będzie irytował Roberto de to na pewno będzie grał i za 5, bo może być super opcją. No i oczywiście, jeżeli będzie zdrowie dopisałem, bo ostatnio miał chyba jakieś urazy. Ewan Ferguson za 6-0 też może być super opcją do napadu. No i standardowo, Marcz, Mitoma, czy też. Chociażby Stupinia Zapiędzor jest obecny w moim składzie, więc tutaj na pewno jest wiele opcji. Jeżeli wyklaruje się sytuacja z Bramkarzem, to też albo Werbruggen, albo Steel, zależności który z nich będzie grał w Lidze, a który w europejskich Pucharach, będzie na pewno na naszej łoszisie. Ale pamiętajmy, że tylko pierwsze trzy kolejki Brighton ma bardzo dobre. Potem dojdzie Liga Europa, A jak już w zeszłym sezonie, jak już grali dwa razy w tygodniu, to wyglądało to słabo. To bałbym się, że. Jak już się zacznie liga Europy, to może być gorzej z tym zespołem, więc tylko na początku sezonu bym ich rozważał, potem ewentualnie obserwował i reagował na bieżąco. No tak, jeśli chodzi o najtańszych zawodników, to tutaj w Brighton mamy kilka, nie... może nie tyle niespodzianek, ale mamy kilka takich smaczków. Za 4-0 mamy rodaka, karbownika, o ile? No ale wiemy, że on raczej opuści Brighton. Zostanie wypożyczony. Jest też kacper Kozłowski za 4,5 pomocy. I w defensywie za 4-0 jest Tariq Lamptey, mała legenda FPL-a, tutaj bardzo wielu z nas na niego liczyło, miał świetne wejście do Premier League, ale potem urazy zastopowały jego karierę, jednak jeśli Anglik w końcu by sobie z nimi poradził i wywalczyłby miejsce w składzie, no to przy swoim ofensywnym stylu gry za 4-0, przy wywalczonym składzie, no w dalszej części sezonu może być taką małą różnicą, zobaczymy. Myślę, że z Brighton też już powiedzieliśmy o tym, co najważniejsze. Kolejna drużyna Burnley. I co tutaj powiesz, Emilian? No bo to jest jednak, no, Beniaminek. Znamy druży tą drużynę bardzo dobrze. Po jednym roku w Championship odbili się i wrócili pod wodzą Wansonką kompanego, ale w troszkę innym składzie niż zwykle. Ten styl gry też się zmienił względem tego, co prezentowali pod Szonem Dyshem. I co uważasz? Wiemy, że tu są ciekawe opcje, ale raczej tutaj celujemy w te budżetowe. No i o kogo chodzi? No, według mnie najciekawsza opcja nie jest w ogóle wykupiona jeszcze przez Barney, bo na tamtele jeszcze nie jest wykupiony. Nie śledziłem protek, więc nie wiem, czy go wykupię, ale jak w zeszłym sezonie 17 goli z pozycji skrzydłowego, to może być fajna opcja, jeżeli Barney będzie grać ofensywnie, ale tak to patrzymy na ich obronę. Tu jest mnóstwo opcji za 4-0, jak tak śledziłem ich w zeszły sezon to poza Bejerem, który zagrał w 30 meczach, dopiero potem dostał kontuzji i już nie gra tak regularnie, to praktycznie każdy z tych obrońców za 4-0 grał mniej lub więcej, na przykład Aldahil i Egdal grali pod koniec sezonu, więc jeszcze nie wiadomo w sumie, kto zacznie ten sezon. Prawdopodobnie Bejer, jeżeli będzie zdrowy. Zwrócił uwagę też na Witinio, ponieważ to jest prawe lub lewy obrońca, ale często też wchodzi na skrzydłowi miał kilka bramek i jasy w zeszłym sezonie, więc tutaj jeżeli w razie jakiejś kontuzji z przodu może on być fajną opcją out of position. No ale koniec końców, patrzymy na to, że grałem pierwszy z Manchester City i potem jeszcze mam to Tejham czy Aston no na razie bym ich odpuścił. Ewentualnie z opcji ofensywnych jest jeszcze pomocnik Benson, on miał w zeszłym sezonie 12 goli i on jest chyba tym teraz drugim, on jest drugim najlepszym strzelcem, nie wiem jak to będzie wyglądać jest sytuacja z dziewiątką, też tam był duży przemiał tych zawodników grających z przodu, więc no Bernie na razie do obserwacji, bo to jest na razie spora niewiadoma. To nie jest Bernie, który znamy, więc nie będziemy się wypowiadać. Dokładnie tak. Zawodników, których znamy, no to z wypożyczenia wraca Wood Weghorst z United. No i pytanie, czy Holender z powrotem zajmie miejsce na dziewiątce Bernie, no ale jednak wiemy, że on zbyt bramkostrzelny, czy to właśnie w Bernie przed spadkiem, czy to w United nie był. Więc pod kątem fantazy no cóż, wolimy innych zawodników. Bernie omówione. Przechodzimy do Chelsea. No i The Blues tutaj pod, pod panowaniem Toda Belliego e, czyszczą kadrę. Teraz czekamy na nowe rozdanie. I właśnie co do tego nowego rozdania, chyba najbardziej gorącym pikiem spośród The Blues jest tutaj. Muszę go znaleźć, zlokalizować a no tak Chelsea ma tylu zawodników że musimy przeklikać na drugą zakładkę w przypadku innych klubów ci zawodnicy od razu się pojawiają a Chelsea ma tylu napastników że Christopher Nkunku jest na drugiej stronie bo zdobył naturalnie 0 punktów w poprzednim sezonie Francuz z Lipska powinien być nowym liderem ofensywy Chelsea jak spojrzymy na kalendarz Chelsea no to poza startem u siebie z Liverpoolem mamy potem fajny zielony obszar Luton, Nottingham, Bournemouth. No seria, wyśmienita. I jeśli Francuz się dobrze zaklimatyzuje na Stamford Bridge, to myślę, że za 7,5 jako napastnik powinien być. E, powinien, do, powinien należeć do szablonu. Co uważasz, Emilian? No ogólnie Chelsea, przez to, że zajęła miejsce w środku tabeli w zeszłym sezonie, to jest wyceniona zespół środka tabeli. I to pod względem fantazy Premier League jest piękne, no bo to jest tyle fajnych budżetowych offsets Sterling za 7-0 to jest chyba jego najniższa cena od czasu, kiedy był juniorem w Liverpoolu. Za 5,5 jest Madułek, za 6,5 jest Mudryk. Jeżeli ta maszyna poczytino ruszy, to naprawdę będzie tyle budżetowych opcji. Jest Lukaku za 7-0, jakby też przypadkiem się znalazł. Trochę boli ten, ten Kunklu, że jest napastnikiem, bo on będzie grał raczej na 10 albo jako ten drugi napastnik z Jacksonem, więc. Yy, trochę out of position z Lawsona, ale zobaczymy jak się tutaj poradzi. Oczywiście z James i Chilwell za 5,5 też warci rozważenia. I bym zwrócił uwagę na Malo Gusto, bo kosztuje 4-0, a patrząc na zdrowie Jamesa, to wydaje mi się, tak. że od jakiejś trzeciej, czwartej kolejki będzie już must have'em, bo James się rozwali na koniec, do końca sezonu, więc yy, obserwowałem go i w sumie Lewis Hall za 4,5 jest obrońcą, a wydaje mi się, że może odejść na wypożyczenie i będzie tam na przykład, pomocnikiem. Zgadza się. No na pewno e, na malo gusto powinniśmy zwracać uwagę, tak jak powiedziałeś, no tak jak wiemy, Rhys James e, nie ma zbyt dobrego zdrowia, a były zawodnik Lyonu właśnie przychodzi, żeby e, być jego zmiennikiem. Wiemy, że on też potrafi się podłączyć do ofensywy. Za 4-0 defensor Chelsea z potencjałem na zwroty. No jak dla mnie opcja wyśmienita, tylko tak jak powiedzieliśmy musi zdobyć plac to co? Chelsea omówiona. Kolejny zespół na naszym rozkładzie: Crystal Palace. No i Orły, jak co sezon, mają dużo zawodników z przodu i w pomocy, i naprawdę ciężko jest wybrać. Te ceny są niezbyt wygórowane: Eze 6,5, Olise 6,0, no ale on ma jeszcze w tym momencie uraz. Jordan Aju 5,5, potem już maksymalnie 5,0. W ataku Odson Edward 5,5, Mateta 5,0 i Luke Plunge za 4,5. W defensywie też maksymalnie 4,5, na bramce też 4,5. No, Orły są bardzo budżetowym zespołem w tym sezonie i Emilian, na kogo twoim zdaniem powinniśmy zwrócić uwagę? No, to staje tylko Eze, jeżeli Olisa się połamał i wróci chyba za 2-3 miesięcy. W Napastików bym nie inwestował. Nie wiadomo w sumie, co z brakiem zachy zrobi Crystal Pass, wydaje mi się, że wypadałoby się do jakiegoś nowego skrzydłowego i to w sumie... Tyle, bo ten Kadarz jest dosyć dobry na starty, i no właśnie, jak jest Olicy, jak nie ma Zachy, to ja nawet szczerze mówiąc nie kto wyjdzie na tym drugim skrzydle, zakładając, że po prostu nie, nie dokupią na razie nikogo, bo w sumie to są ich jedyni skrzydłowi obecnie w bo reszta to są środkowi pomocnicy, chyba że ten Eboway, który był chyba jakimś młodym talentem, jest skrzydłowy, ale nie pamiętam dokładnie, no, ale na obecną chwilę w sumie poza EZ to nie ma nikogo do ataku. Malcolm Eby ja szczerze mówiąc o nim za bardzo nie słyszałem, ale wiemy w presezonie, trochę rzeczy się dowiemy. Chociaż tak jak nas m.in. poprzedni sezon nauczył, kiedy na przykład Ra e Raul Neto strzelał seryjnie, a potem znikł po starcie sezonu, czy chociażby Leon Bailey, no to też nie możemy się tym za bardzo sugerować. Chociaż na pewno będziemy to w najbliższym miesiącu analizować. No, Crystal Palace, budżetowy zespół, ale też ta jakość nie jest zbyt. Dobra, więc raczej bierzemy na tą listę takiego EZE i będziemy obserwować. A na start sezonu wybierzemy bardziej pewne opcje. Po Crystal Palace mamy Everton. I co z The Toffice? Tutaj jest trochę ciekawych opcji. Mamy Pickforda na bramce. On kosztuje 4,5. Jak spojrzymy na kalendarz Evertonu, no to wygląda on fajnie. W piątej kolejce Arsenal, w 9. Liverpool i w 15. Newcastle. Poza tym same spotkania, w których jest potencjał na czyste konto, więc też widzimy, że tutaj Anglik ma już 15,6% posiadania wśród zawodników, którzy zdążyli się już zarejestrować. I myślę, że Pickford będzie jednym z najczęściej wybieranych bramkarzy. Obrońcy też kosztują 4,5%. Mamy Tarkowskiego, Mikołenkę, Kolmana czy Kina. Jest też, no, Paterson, nasz yy, no Ciężko powiedzieć, żeby był bohaterem, bo jednak z 4-0 mieliśmy lepsze opcje. On tam wypadł z kontuzją. Teraz kosztuje już 4,5, więc takiego Eldorado, jeśli chodzi o tanią defensywę Everton, nie będziemy mieli. W pomocy, no tutaj ciężko, bo i Lobi, McNeil Gray po 5,5, ale jednak zobaczymy, jak pod wodzą Dajsza, ta drużyna będzie grała w presezonie, bo tutaj jednak wielkiego potencjału ofensywnego, jeśli chodzi o pomoc, nie ma. Ale za to Dominik calvert Luin kosztuje 6,0. No i właśnie, co ty powiesz o nim, Emilian? Będziesz stawiał na swoją legendę, czy nie? No jeżeli będzie miał dobry presezon i będzie zdrowy, bo to jest ostatnio jego największy problem, to wydaje mi się, że calvert Luin będzie must have, bo za tą cenę to jest najlepsza opcja chyba za 6,0 0 i mniej. Jeżeli Eberto będzie strzał gole, to prawdopodobnie to będzie zasługa Calverta Lewina, zresztą nawet w zeszłym sezonie, jak już był zdrowy, to wszystko co działo się pozytywnego w Evertonie to była zasługa jego albo McNilla więc tutaj no, na pewno jest wysoko na mojej washliście, zwłaszcza przy tym starcie sezonu Chociaż na obecną chwilę zaczynam z dwoma napastnikami i pięcioma pomocnikami Co będzie raczej szablonem i ciężko będzie tutaj zmieścić jeszcze calvert Luina, chyba że przyjda 3-4-3, ale tutaj no, do startu sezonu jeszcze ponad miesiąc Dokładnie Everton, przeszliśmy Mamy Fulam, No i co o Londyńczykach? Oczywiście najważniejsza opcja: Aleksander Mitrowicz. Serbski napastnik kosztuje 7,5. Troszkę dużo. Jak spojrzymy na kalendarz, no to w trzeciej, czwartej kolejce Arsenal i City. Więc no wtedy na wielkie zwroty nie liczymy. Chociaż wiemy, że Serb przecież na, on y, nawet z groźnymi liwa, y, rywalami potrafi strzelać bramki. Jeśli chodzi o pomocników, no to bohater poprzedniego sezonu, Andreas Pereira, który kosztował 4,5 teraz kosztuje aż 5,5, jednak wiemy, że on wykonuje stałe fragmenty gry, ma duży potencjał w ofensywie i nawet mimo tego wzrostu ceny, na pewnym etapie sezonu, kiedy Fulham będzie miał fajny kalendarz, no to może być popularny. Berdleno 4,5. Jeśli chodzi o bramkarzy budżetowych, to na pewno musimy mieć go. Yy, musimy brać go pod uwagę, a czy poza tym są jeszcze jakieś ciekawe opcje, jak uważasz Emilian? No raczej nie, nie przy tym kalendarzu, chyba, że jakiś transfer jeszcze dojdzie do, do startu do okienka, bo w sumie yy, na niektórych pozycjach wygląda to średnio, chyba na przykład na skrzydłach większość piłkarzy, bo odchodziła bo była połowy wypożyczana. No dokładnie i myślę, że też nie ma się co rozwodzić nad Fulham, dodajemy Mitro i Pereira na listę. to samo z Leno, ale raczej na start sezonu odpuszczamy. Przechodzimy do Liverpoolu. No i tutaj Derec e, mają przejść tą e, przemianę pod wodzą Klopa. Przyszło dwóch pomocników. Jest Dominik Sobosloj. E, jak widzimy, Liverpool kalendarz ma bardzo ciekawy. Chociaż na start jest Chelsea na wyjeździe, w trzeciej kolejce Newcastle na wyjeździe, ale potem mamy raczej zielono. E, Sobosloj e, powinien oferować dużo zwrotów w, w ofensywie. On, chociaż jednak w Lipsku, on wykonywał stałe fragmenty i rzuty karne, i rzuty wolne. Tutaj ciekawe, czy to Trent Alexander Arnold, czy on będzie te wolne bił, bo jednak e, bije je bardzo dobrze. E, mamy też Ma McAllistera, który też w Brighton wykonywał rzuty karne. No tutaj Argentyńczyk e, nie powinien grać tak nisko, jak czasami w Brighton jako najniżej ustawiony pomocnik, ale też raczej Sobosloj będzie tym bardziej ofensywnym z dwójki, która będzie grała przed Fabinho na ten moment, tak możemy podejrzewać. Więc raczej mimo ceny 6-0 na Makalistera nie będziemy stawiać, no bo jednak z Liverpoolu mamy Trenta, Aleksandra, Arnolda za 8-0. Jeśli Anglik będzie grał w takiej roli jak pod koniec sezonu, no to tutaj mój hot take na najbliższy sezon. Jeśli Trent będzie grał w tej roli i nie złapie urazu, to może nawet zaatakować rekord asyst Premier League, który wynosi 20 asyst. On grając na prawej stronie, kręcił się w okolicach 15, a w takiej roli, mo moim zdaniem, bez problemu ten wynik może przebić. W salach 12,5, standardowa cena. Jeśli Egipcjanin będzie w takiej formie jak pod koniec sezonu, no to myślę, że też powinien należeć do szablonu, chociaż jeszcze zaraz będziemy mówili o opcjach premium w ofensywie, no i tutaj troszkę nam się sprawa skomplikuje, chociaż tak jak widzimy, te ceny w przypadku np. Saki czy Kunku są raczej okazyjne. Więc problemów ze zmieszczeniem np. zestawu Halant, Saka, Salach, Trend nie powinniśmy mieć żadnego. Jeszcze starczy budżetu na inne fajne opcje. Więc to jest taki sezon sprzyjający opcjom premium. Darwin 7,5 i Cody po też 7,5. No i co jeszcze w Liverpoolu? Robertson 6,5, aż 1,5 miliona mniej niż Aleksander Arnold, no ale jednak biorąc pod uwagę tą rolę Trenta, no to myślę, że ta wycena jest uczciwa. Van Dijk 6,0, no ale raczej chyba, no biorąc pod uwagę to, jak to wyglądało w poprzednim sezonie, podwojenie defensywy Liverpoolu już raczej kusić tak, jak w minionych sezonach nie będzie. Liverpool chyba raczej omówiliśmy, więc przechodzimy do kolejnego Beniaminka, Luton. I pytanie do Ciebie, Emilian, bo Ty masz to lepiej przeanalizowane. Jakie tutaj mamy opcje w porównaniu z Benni. No bo też na pewno będziemy szukać tych budżetowych zawodników. W obronie jest Amari Bell. Amari Bell w zeszłym sezonie zagrał chyba w 43 meczach na 46. Tutaj ograł w play-offach. To jest lewy środkowy obrońca, bo lewy wahadłowy. Przynajmniej tak transfer twierdzi, może mnie trochę oszukuje. I wydaje mi się, że powinien zacząć sezon w podstawowym składzie. Luton raczej nie będzie robić wielkich transferów. Co prawda, kupiło ostatnio Andersena na środek obrony. Co prawda, on jest prawonożny, więc wydaje mi się, że jest raczej obcy na prawą stronę od defensywy. Na prawą stronę w środku obrony. Więc tutaj wydaje mi się, że Bel może dalej mieć skład. Ale jeżeli nie, to zawsze jest opcja, że może przyjdzie na to wahadło. No ale na pewno za 4-0, chyba najlepszym z Luton na chwilę obecną jest oczywiście Carl Carlton Morris. Zeszłe sezonie miał 20 goli w barwach. Luton, 6 asystentów, jeszcze tę kartę. Za 5,5 miliona może być w którymś momencie sezonu obcym, Może nawet na początku, bo ten kalendarz jest dosyć dobry. Tak. No ale też zadajemy sobie pytanie, czy Luton będzie strzelać dużo goli. Wydaje mi się, że dojdzie taka drużyna raczej na 1-0 i próbujemy przetrwać ten sezon. Więc no, swoją drogą Andersen już dzisiaj chyba dostał dodane i kosztuje 4-0, więc to jest nawet, jeżeli Andersen będzie grała nie tak, Bell, to też właśnie za, za 4-0 może być może i nawet lepszą chcą, co jeszcze coś dorzuci z przodu ze staju, fragmentu gry. No ale to Luton na razie tylko tyle o nich wiemy, nie będziemy się rzucać na właśnie jakieś wzniosłe tezy, żeby ich potrajać. No ale jeżeli szukać obroncy za 4-0, to prawdopodobnie znajdziecie go w Luton, czy to Bella, czy to Andersena, więc to na razie to jest moja jedyna sugestia na początku sezonu. Dokładnie tak. Luton omówione i mamy Manchester City. No i co o Mistrzach? Najważniejsza sprawa Erling Holland 14 milionów rekordowa cena w historii Fantazo Premier League. No ale czy kogoś to dziwi? No, Norwek pobił w debiutanckim sezonie rekord strzelonych bramek w pojedynczym sezonie ligowym. Nic dziwnego gra w najlepszej drużynie ligi. I tak jak widzimy, posiadanie 82,8%. Ja nie mogę. No, znowu nam się szykuje taki sezon, że z wyborem kapitana będziemy mieli w sumie no, brak problemów, ale jednak troszkę nudno to będzie wyglądało pod tym względem, bo jednak wybór kogokolwiek innego niż Halant. Będzie mocną różnicą, tym bardziej, że na start sezonu The Citizens, tak jak widzimy, zagrałem z Berlin na wyjeździe, więc tutaj oczekujemy na pewno grubych punktów od Holanda. Co poza Holandem? Kevin De Bruyne 10,5 cena dość wysoka, biorąc pod uwagę, że taki saka na przykład kosztuje 8,5, więc moim zdaniem Belk będzie raczej mało popularny, tak jak widzimy, 5,4% na ten moment, więc no raczej mniej popularna opcja. Co poza Belgiem, no bo w pomocy tutaj Foden, ma z po 7,5 miliona, jednak wiemy, że no presezon też coś nam powie, ale jednak jeśli chodzi o opcję City, no to e, ta rotacja w pomocy jest dość duża i ciężko przewidywać. Z defensorów e, Stones i Ruben Diaz 5,5, Cancelo, który raczej odejdzie 6,0, a poza tym mamy zestaw defensorów za 5,0, czyli Ake, Akanji i Walker. No i do tego jeszcze Laporte. Ederson 5,5, ale jego Raczej nie będziemy wybierać, tym bardziej przy takiej cenie. Co uważasz, Emilian? Czy poza Halandem masz tutaj kogoś, jakiegoś pewniaka, na kogo będziesz stawiał od startu? No, bo jednak, jak patrzymy na ten kalendarz, no to wygląda naprawdę fajnie. No, podaję prawdopodobnie po troje. Zwłaszcza plusem jest City to, że oni otwierają no sezon, bo grałem pierwszy mecz w piątek o 19.00. Czy o 19.00 jest deadline, więc pamiętajcie, żeby siedzieć informacje, bo może jakieś liki będą. I... Będziecie mogli sobie zaryzykować na przykład z Alvarezem na startu. Może się okazać, że on wyjdzie w meczu, otwarcie sezonu. No ale głównie City będziemy czekać na tarczę wspólnoty, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądać bez Gindogana czy potencjalnie jakichś innych piłkarzy. Na szat widzieliście plotki, że Bernardo Silva mógłby odejść, bo ma oferty z Arabii Saudyjskiej. No ale tak czy siak, ja wstawiam, że zacznę spotkanie na ten kalendarz. Mam obecnie w składzie na bo za 7,5. obstawiam, że to on będzie takim głównym. Zastępcą Ginnogana już grywa w tej roli w tym sezonie, więc no nie zdziwiłbym się, jeżeli to byłby główną opcją na tą pozycję. Do tego mam Stąsa, wydaje mi się, że na początku sezonu bez Ligi Mistrzów i innych rozgrywek na razie będzie mógł grać podstawowy skład, przynajmniej do czasu meczu o Super Puchar Europy, to jest chyba po pierwszej kolejce właśnie niestety albo po jakiejś drugiej. No to wtedy ewentualnie może zrotować, ale wydaje mi się, że po presezonie na początku Sezonu nie powinno być aż tak wiele rotacji, bo właśnie trzeba ich ograć, więc tutaj nawet bym zaryzykował się z, z potrojeniem City. Okay. Okej, no i ja się totalnie zgadzam, raczej nic kontrowersyjnego, i mamy yy, przechodzimy do czerwonej części Manchesteru, czyli do Manchesteru United. No i co z United? Yy, tutaj, tak jak w poprzednim sezonie, raczej będziemy spoglądać ku pomocy i ku defensywie. Ucieszę naszego redakcyjnego kolegi Krzyśka Bieleckiego wśród bramkarzy nie figuruje Dawid De Gea. mamy Dina Hendersona na razie, jeśli by miał być podstawowym bramkarzem, no to za 4,5 pewniaczek, no jak spojrzymy na kalendarz Manchester United no zobaczcie, bardzo zielono, w czwartej kolejce Arsenal wyjazd, w dziesiątej kolejce City u siebie, a tak poza tym mamy yy, mamy samą zieleń jeśli Henderson będzie podstawowym bramkarzem no to za 4,5 moim zdaniem faworyt. W defensywie za 5,5 show, przy takim kalendarzu też świetna opcja. Pozostali defensorzy to Dalot i Martinez oraz varan za 5,0, potem mamy już opcję za 4,5. Jednak show jest pewniakiem, no i on oferuje zwroty z przodu, więc te pół miliona akurat w tym wypadku warto dorzucić, jeśli chcecie mieć defensora z United. Co do pomocników, no to bohater poprzedniego sezonu, Rashford 9,0, Cena troszkę wysoka, nawet nie troszkę. Jeśli porównamy go z Saką, no to moim zdaniem, e, lider Arsenalu to starcie wygrywa przez niższą cenę. Bruno Fernandesz 8,5, a to już akurat bardzo ciekawe. Wiemy, że przyszedł Mason Mount i on kosztuje 7,0 0 Jeśli e, wychowanek Chelsea by odzyskał formę, no to za 7,0 będzie kuszącą opcją. Ja obstawiam, że United będzie grało właśnie z Bruno i Mountem jako ci boczni, środkowi pomocnicy, bardziej wysunięci za ich plecami Casemiro no i jeśli Bruno byłby w takiej bardziej ofensywnej roli, a nie grając nisko, tak jak się zdarzało w minionych sezonach, no to Portugalczyk może być naprawdę stylem za tą cenę a co poza tym, czy masz jeszcze jakiś zawodników, których byś rozważył Emilian? No na pewno nowego napastnika, jeżeli przyjdzie, wydaje mi się, że teraz najbliżej jest Hojlung. wydaje mi się, że on może być tani, bo to jednak mimo wszystko jest młody i chyba niesprawdzony w poważnych, że może nie w poważnej Izby, bo teraz w Atalancie chyba, ale no może być za jakieś 75 0 więc tutaj też dobry napastnik z United może być fajną opcją na resztę sezonu, no ale na obecną chwilę ma tylko Bruno w składzie. Rozważam jeszcze Showa, ale no jest sporo opcji fajnych w obronie, więc też go ciężko zmieścić. Dokładnie tak, no to myślę, że United umówiliśmy, zbliżamy się powoli do końca, możemy też chyba troszkę przyspieszyć, bo mamy o czym rozmawiać. No tęskniliśmy za tą fantazję FPL, ale też nie chcemy wam dawać takiego bardzo długiego materiału, no ale co tu, jak tutaj skracać, kiedy przechodzimy do rewelacji poprzedniego sezonu, Newcastle, który zagra teraz w Lidze Mistrzów. I co ze srokami, Emilian? Mamy naszego bohatera minionego sezonu Kierano Trippiera. On kosztuje aż 6,5. No i co do Newcastle, bardzo ważna informacja, jak zobaczymy na start sezonu Aston Villa City Liverpool, więc co tu dużo mówić, na start sezonu raczej chyba zaczniemy bez Newcastle, no bo jednak nie będziemy chcieli zbyt mocno zawodników, którzy mają w perspektywie pauzowanie na start przez trzy kolejki. Jeśli chodzi, chodzi o cenę, no to Pope 5,5, więc bardzo dużo, mimo tego, że e, miał tych kąt, czystych kont w minionym sezonie naprawdę sporą e, liczbę. Sher 5,0, Botman 4,5. Kiedy w końcu Newcastle przebrnie przez ten cięższy, te, cięższy terminarz, no to Botman 4,5 myślę, że będzie bardzo popularną opcją. W pomocy Almiron 6,5, więc jeśli miałby mieć taką formę jak w minionym sezonie jesienią, no to na pewno Paragwajczyk będzie ulubieńcem menedżerów. Co poza tym Bruno Gimarae 6:0 Za tą cenę jednak chyba możemy troszkę lepsze opcje znaleźć. A Callum Wilson 8-0. Aleksander Isak 7,5. No i jeśli chodzi o napastników, no to dobrze znamy tych zawodników Newcastle wiemy co oni potrafią, ale tak jak powiedziałem na start sezonu raczej watchlista no bo ze względu na kalendarz e, mamy jednak lepsze opcje. Sroki omówiliśmy i przechodzimy do Nottingham Forest i Emilian czy rozważasz tu kogokolwiek spośród zawodników z Nottingham czy raczej nie? Nie, ponieważ kalendarz na start jest słaby Arsenal na wyjeździe, United na wyjście, czas na wyjeździe, no nie jest to wymarzony scenariusz, żeby inwestować w piłkarze Forest, Jakby jeszcze to u siebie mieli, no to może jeszcze, bo oni o siebie są dość groźni, ale nie na wyjazdach. Morgan Gibbs White kosztuje 6,0, 0 Brenna Johnson też kosztuje 6-0 i może być potencjalnie out of position, więc ich na pewno warto śledzić na przyszłość. Zwłaszcza gibbs White, ponieważ on miał super końcówkę sezonu, tak samo jak Avonii, który jest za 6,5. Szkoda, że nie 6,0, ale i tak jest dobra opcja za tą cenę, jeżeli właśnie przez ten kalendarz przebrnie Nottingham Forest to na pewno od jakiejś siódmej, czy to na lewy kolejki warto ich zacząć rozważyć w kontekście dzikiej karty, no ale na dzisiaj no naprawdę trzeba szukać, no, po prostu trzeba na siłę ich dawać do składu jeżeli chcemy koniecznie, bo nie wiem czy na start sezonu na Emirates bym chciał kogokolwiek mieć, czy to z Forest czy jakiegokolwiek innego piłkarza z innej drużyny. Dokładnie, Nottingham Forest omówiliśmy Coraz bliżej końca mamy trzeciego Benjaminka, też dobrze nam znanego, no bo Sheffield United też niedawno pożegnało się z Premier League. Wracają do najwyższej klasy rozgrywkowej. No i co tutaj z Sheffield? Też szukamy oczywiście tanich pików. A jeśli chodzi o te budżetowe opcje, no to George Baldock jest podstawowym prawem wahadłowym. Jeśli będzie grał, no a raczej powinien grać, to jeszcze wszystko wyjaśni się w presezonie i okienku transferowym, no to za 4-0, mając na uwadze te wahadła, które potrafiły punktować przy poprzedniej przygodzie Sheffield z Premier League, Baldock może kusić. Achmed Chodzić, on kosztuje 4,5, no jest to najdroższy defensor Sheffield, ale on zdobył aż 6 bramek w minionym sezonie. Trzeba też pamiętać, że lubi notować żółte kartki, więc to jest taki minus, który może mu kasować ewentualne bonusy. I co poza tym z Sheffield? Jeśli chodzi o ofensywnych zawodników, no to mamy znanego nam Oliego MacBedniego za 5,5. I poza tym NDA, razem właśnie z MacBednim, to są najlepsi strzelcy. Jeśli spojrzymy na kalendarz Sheffield... No to początek fajny z Crystal Palace u siebie, Nottingham Forest na wyjeździe, potem City u siebie niestety, Everton u siebie i potem ten kalendarz raczej zaczyna się psuć, więc no co. Mamy ich na watchliście, ale raczej na początek sezonu na nich nie postawimy. nie postawimy. Nie postawimy też na Rihanna Brewstera, legendarny transfer z Liverpoolu. Biorąc pod uwagę tą kwotę, którą za niego zapłacili, jaką jakoś dostali, no to on by chyba musiał teraz zdobyć złotą piłkę, żeby odpokutować. No ale... Nieważne, przechodzimy dalej i mamy Tottenham, czyli niszę Emiliana i jak wygląda sprawa kogutów w tegorocznym FPL? Kogo tutaj polecasz? No w obronę na pewno bym nie inwestował, bo wydaje mi się, że może być przypadek trochę jak z Yokohamy, <laughs> gdzie po tego przyszedł do Yokohamy, chciał grać ofensywnie, ale no obrona nie nadążała i tam traciła tyle samo co strzałami. Tutaj przynajmniej póki nie przyjdzie nowy stoper, więc nie warto inwestować na Schaffnera czy innego środkowego obrońcę. No na razie bym nie ryzykował. Niestety Vikaria kosztuje 5-0, miałem taką małą nadzieję, że jeżeli jeszcze Loris nie odszedł, to może mu 4,5, to wtedy mogłoby jeszcze go rozważyć. Pomocnicy mogą być fajnymi opcjami, zwłaszcza ci, co będą grać na ósemkach, czyli prawdopodobnie Madison, ponieważ u Postekoglu te ósemki dosyć często wchodzą w pole karty i oddają strzał, więc Madison wydaje mi się, że byłby do tej, jest do tej roli stworzony. za 9-0 z sporą promocją, jeżeli oczywiście wróci do formy. W zeszłym sezonie miał grać Sporą część właśnie sezonu z kontuzją, jest tutaj jeżeli wyzdrowiał całkowicie i jeżeli wróci do formy, to za 9-0 może być naprawdę super opcją. Kulisewski za 7-0 też może być fajną opcją, bo też te skrzydła mogą dawać fajne punkty. Richardson jest pomocnikiem za 7-0. Jakby Kane odszedł, to będzie raczej on podstawowym napastnikiem. Więc je, wydaje mi się, że... Od... Richarlison mid tutaj. Tak, to, 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 dużo mówi zadecydowało. O tym, to dużo mówi o tym piłkarzu. Ale w to tej hawie chyba na 9 jeszcze nigdy nie zagrał, więc może na te prostu go nie strzelał, więc sposób lepszy na pasyku niż No i Kane oczywiście, 12,5. No to jest ten sam kasus co z Salahem i De Bruyne, No nie wiem, czy bym ich chciał w składzie na GW1 przy tej cenie Halanda i przy cenie alternatywy, bo wydaje mi się, że nawet jeżeli Kane dalej będzie punktował regularnie co mecz, jak w zeszłym sezonie, to wolałbym z jego cenę mieć na przykład Bruno czy Saka i dorzucić jeszcze jakiegoś innego Pałosika za, nie wiem, 6,5. Wydaje mi się, że tyle samo punktów dadzą. Skoro i tak opaski mnie nie da przez kalendarz, więc no, raczej nie wysłałbym niego na start. Zwłaszcza przez dwie pierwsze kolejki, bo to są dosyć trudne mecze, ale od trzeciej już śmiał. No tak, ten kalendarz od trzeciej kolejki znacznie się poprawia z przerwą na Arsenal i Liverpool w szóstej i siódmej serii spotkań, a tak poza tym, no to Kane wtedy na pewno będzie popularną opcją omówiliśmy Koguty, przedostatnie drużyna West Ham, no i co, tutaj mamy bramkarzy, bo Fabiański jest za 4,5, jeśli zacznie sezon, no to tak jak patrzymy na ten kalendarz, na starty fajny mecz z Bournemouth, chociaż na wyjeździe, a wiemy, że wisienki tam są bardziej groźne, no generalnie potem ten kalendarz mamy Chelsea, Brighton, z przerwą na Luton i City i Liverpool, więc no co, tak jak z innymi zespołami za słabym kalendarzem, jednak West Ham y Zawodników West Hamu kierujemy na tą naszą obserwacyjną watch listę, ale raczej na nich na początku sezonu nie postawimy. Obrońcy za 4,5, wszyscy podstawowi, zresztą wszyscy obrońcy w ogóle West Hamu w tym sezonie za 4,5, z pomocników Bowen 7-0. Jeśli by złapał formę taką, jaką znamy z niezmienionego sezonu tylko z jeszcze wcześniejszego no to za tą cenę byłby na pewno kuszący no ale tak jak mówiłem obserwujemy pozostali pomocnicy no to tutaj Benrama czy paketa za 6:0 jeśli paketa by w końcu zaczął dowozić tak jak oczekują kibice młotów no to za tą cenę byłby kuszący napastnicy no to X Antonia Skamaka 6:0 no ale co tu dużo mówić młoty na ten moment sezonu odstawiamy nawet jeśli zagraliby super preseason, bo jednak ten kalendarz no, nie rozpieszcza. No i co, zostaje nam ostatnia drużyna, Wolverhampton. I co byś powiedział o nich, Emilian, na zakończenie? Nic, tak szczerze mówiąc, ta drużyna no obecną chwilę, tak szczerze mówiąc, bym powiedział, że jest kandydatem do spadku dosyć poważnym, bo nie widzę tutaj żadnego piłkarza, którego bym dodał do fantazy, a wydaje mi się, że każda drużyna powinna mieć przynajmniej taką jedną gwiazdę. Raul Jimenez kosztuje 5,5, ale od tego feralnego urazu to wygląda fatalnie, więc nie wiem, czy bym chciał go w swoim składzie, jeszcze zaczynał z Manchesteru na wyjeździe. Neto kosztuje 5,5, ale mam uraz w zeszłym sezonie, więc go na pewno nie dodam do uszlisty. I może Hwang Yichan jakby grał jako napastnik out of position, to może on byłby ewentualnie jakąkolwiek ciekawą opcją, no ale naprawdę tutaj te ceny... Nawet jeżeli są ciekawe, to nie mam tutaj żadnego pewniaka do składu. są ma 4,5, więc pamiętajmy, że on lubi uderzyć z głowy. Yy, śmieszy, mnie, że no tak, no. śmieszy mnie, że po zeszłym sezonie Jose Sama 5-0, ale w sumie o 11 czystych kąt, więc tutaj no bym tak. tym może wyjaśnić, yy, tym to uargumentował, ale szkoda, że nie kosztuje 4,5, może wtedy bym go rozważył, ale typowo tutaj nie widzę nikogo, kogo mógłbym rzeczywiście rozważyć na przyszły sezon. Ryan Gilles, czy Gilles, nie wiem jak to się mawia, ponoć jest super lewym, ofensywnym, wahadłowym, to może jakby on grał, to może jakieś punkty, z przodu by dawał. Z tego, co się orientuję, to jest bardzo dobry piłkarz, z Championship, więc tutaj może jego bym ewentualnie na siłę wybrał. No tak, no bo Wolverhampton w takim trochę potrzasku wylądowało e, zgotowanym przez wieżę, no bo jednak ta defensywa jest całkiem jakościowa mimo wszystko i oni głównie dzięki niej się utrzymują z sezon na sezon, ale przez to też Jozasa właśnie otrzymał ten, e, tą cenę 5-0, przez którą no praktycznie jest wyeliminowany, jeśli weźmiemy pod uwagę innych bramkarzy za tą cenę. Obrońcy kosztują 4,5, no a jednak za 4,5 możemy mieć opcję z lepszych zespołów, a w ataku jest taka Bieda jednak, no, Wolverhampton w ofensywie wyglądało bardzo słabo w minionym sezonie, więc, tak jak powiedzieliśmy, no, raczej nikogo nie rozpatrujemy. Tak jak powiedziałeś, jeszcze na start mamy United, na wyjeździe potem Brighton, więc Wilki będziemy obserwować co najwyżej. Jeśli ktoś wystrzeli z forum, to się zastanowimy. No i co? W ten sposób przeszliśmy przez wszystkie 20 zespołów Premier League na start nowego sezonu Fantasy Premier League. Minęło już prawie 50 minut, więc nie ma co przedłużać. Bardzo dziękujemy Wam, że otworzyliście ten sezon z nami. No i co? Możemy wam tylko obiecać, że tych materiałów będzie jeszcze więcej niż w poprzednim sezonie. Staramy się bardzo, żeby te materiały były coraz ciekawsze. Urozmaicimy też trochę formę, ale o tym już więcej wkrótce. Przekonacie się zresztą i na YouTubie, i na, na naszych kanałach społecznościowych. No i co? Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku, czy to z nami, czy to z Łukaszem. Który też wznowi swoją serię, no i życzymy Wam miłego knucia, do zielonych strzałek jeszcze daleko, bo do rozpoczęcia sezonu ponad miesiąc. No i, no i widzimy i słyszymy się wkrótce. Do zobaczenia, zostawiajcie łapki w górę, komentarze, no i cześć.